czym jest sztuka nowoczesna, a czym nie jest. Odcinek trzeci, oryginalność i autorstwo. Sztuka dąży do oryginalności. Dobra sztuka jest jak linie papilarne, łatwo i bezbłędnie wskazuje autora. Ten Rodko i ten Pollock nie są sztuką, gdyż to są falsyfikaty. Każdy z nas ma potencjał, by tworzyć wyjątkową, oryginalną sztukę. Musi jednak nauczyć się odsłaniać siebie. Musi dojść do tego, kim tak naprawdę jest. Zrozumieć, co naprawdę go interesuje, co gnębi, czym rozpacza, co kocha. Zrozumienie tego wymaga pracy i poświęcenia, wymaga lat namysłu i prób. Więc tak, jeśli dziś weźmiesz pędzel i namalujesz obraz z intencją stworzenia sztuki, będzie to sztuka. Ale będzie to sztuka amatorska. Najwyżej cenimy sztukę tych ludzi, którzy mieli odwagę, by określić się jako artyści i zrobić ze swojego życia świadectwo tej decyzji. Brak pieniędzy, brak jedzenia, nieważne. Odrzucenie, wyśmianie, szaleństwo, nieważne. Ja jestem artystą. Ja jestem artystą i tworzę sztukę.